Uszanowanko, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Warcrafta 3. Jest to rozdział 7, część 2, czy też 7b. Cholera. Wchodzimy głębiej do podziemi. Do Starego Królestwa. No właśnie. Postępuj ostrożnie, rycerzu śmierci. Cokolwiek przeraziło te krasnoludy, nadal gdzieś się tu czai. Otóż to. O, piesek chce mi na kolanka wejść. Nie możesz. Pico, Rico, Rito, please, stop. Rito, stop, please. Kai to przejście prowadziło? Aha, dobra, że niby dalsza część tego. To ma poniekąd sens. Nareszcie. Misja główna. F9. Odszukaj wyjście ze Starego Królestwa, Arthas i Anubu. Ale fajna... Wierzę, po obu stronach będą strzelać lodowymi pociskami. To śmiertelna pułapka. Nie możemy ich wyłączyć? Możemy. Okrągły włas w tamtej ścianie to korek wodociągu. Jeśli uda nam się go otworzyć, to woda mogłaby zalać mechanizmy spustowe i zepsuć całą pułapkę. Okej. Okay. Mów, głupcze. Przekonałeś mnie. Nareszcie. Słyszałem zaklęcie przyzwania. Z tej strony, a z tej gdzie jest wajcha? To nie gdzieś indziej. No. Just kill him. Kill them all. Zajmę się tym. Nie będzie mi rozkazał. Dobra. Nie no, rój szarańczy to bez sensu, żeby używać. Ale możemy tutaj zrobić, tak? To mi się bardzo podoba. Będziecie cierpieć. Dobra. Nareszcie. I lecimy tutaj. I wajcha z tej strony. I waga. Bzzzt. I zalało. Jazda. No i heja, o to chodziło. Uważaj. I lecimy przodem. Pożeram. Aha, to ze szczątku słowi, okej. Okay. O, też fajne wrota. Ostrze mrozu, uderzaj! Ostrze mrozu, uderzaj. To mi się bardziej podoba. Twój ból! Patrzcie, bracia! Królewski zdrajca! To ja? Chodzi mu o mnie, rycerzu śmierci. Ci nerubianie nie poprzestaną na niczym, aby nas zniszczyć. Nieopisany. Królewski zdrajca. Co ja? XD. Dziękuję ci, o wielki. Zbuntowane pająki pochwyciły także mych towarzyszy. Są przetrzymywani tu niedaleko. Uwolnijcie ich, a przyłączymy się do was. No okej. Okay. Mówisz, mówisz. Biesy pod ziemi. No ale to są, biesy też są jakby nierubianie. Tak? Nerubianie. Nie będzie mi rozkazywać. Nie masz tym samym, co to jest, zaraz. No mniejsza, ale wiecie, o co chodzi. Dobra, drugi pierścień ochroni, to patrz siły, ooo, weź to lepiej zamiast tego pierścienia. Czas jest ulotny. Kuźwa, ale się dałem jak baran. No debil. Strażnicy się budzą, brońcie się. To była pułapka, ja w to wlazłem. Brawo, Albert, jesteś intelegantny. Dobra. A przejście, wyjście, skąd jest? Aha, tutaj z dwóch stron. Tu jest jeszcze fontanna jakaś, która leczy. Czy studnia. Czy fontanna? Fontanna, ja zawsze mi się to myli, nie? Wszystko przeżyje? Raczej tak. Ostrze mrozu jest głodne. Dobra. Uważaj. Aha, okej. Okay. Obrażenia magiczne zmieniają tylko. Bez strzału, ale spoko. Ach, nareszcie. Ale to są jakieś dwa przejścia, tylko nie wiem, którym iść na przykład. Chyba, że... No nie, bajchy to nie widzę nigdzie. Więc tych nie otworzymy, tak? Czy idzie je otworzyć, w sensie zepsuć? Idzie je zepsuć. Teraz pytanie, czy chcemy to zrobić. Poczuj jad, Nerubi.
Nic nie było. O, moneta. Złoto. Weźmy je ze sobą. Okej. Rozumiem, że tutaj też jest misja. No właśnie, misja ze złotem. Tu są jakieś dwa przejścia. To lecimy tutaj. Ostrze mrozu jest głodne. W tych komnatach wykluwają się nasze młode. No nie. Kto wie, ile się tam kłębi tych stworzeń. O co, one tak naprawdę nieskończone się wychodziły? Zdecydowanie są na wrogie. Musimy zniszczyć te wylęgarnie. Możemy też zamknąć te stwory w środku. Aha, no rzeczywiście. Śmierć sługom Ner'zhula! Rzeczywiście możemy i to zrobimy. Dobra, i teraz tylko walka z nimi. Nam zostaje. Dobra, trochę mi padł. Niestety. Dobra, wycofaj. Bo zaraczyłem jak zawsze. I zdążyłem zepsuć sobie misję i utrudnić ją bardzo nawet. Zostaliśmy zaatakowani! Co znowu? Ale dobra, w ten sposób możemy się ich pozbyć troszeczkę. Przy fontannie możemy walczyć prawie w nieskończoność. Będziecie cierpieć! Służę tylko królowi mrozu! Teraz ostrze mrozu! Dobrze, easy. Nie będzie mi rozkazywał. No i zasunął ostatni rzutek. Za króla Lisza! Gdzie rzuty, to jeszcze przymrożony. Łatwość. Medalion odwagi. Fajne itemy. Nikt nie będzie mi rozkazywał. Dobra. I co to dało nam tutaj? W sumie to chyba nic specjalnego. No dobra, trudno. Idziemy dalej. Bo chyba o to chodzi. Ale nie jestem pewny, bo są trzy różne przejścia, my poszliśmy trzecim. Nareszcie. To mi się bardziej podoba. Ej, tu jest ziutek, zabij go. Ostrze mrozu jest głodne. Myślę, że na kartach powinien iść pierwszy. Zamiast tego biesa, ale to taki szczegół. Nareszcie. Co tu jest? Tu są jakieś komnaty. Nareszcie. Czy na pewno tędy mieliśmy iść? Nareszcie. Wiecie co, ja się cofnę i pójdę tutaj. Tu gdzie zapingowałem pójdę. Kurde, się na tego pada nie mogę napatrzeć. No, słuchajcie. No, Made in China, nie? Firma Jade. Model USB 360. USB Gamepad DualShock 2. One się nazywały czasem DualShock. Za króla Lisza. W sensie oryginalnie. To były DualShocki chyba, nie? Pady od Xboxa. A tu jest DualShock. No, Chińczyk mądry. Aha, tu przytrzymują braci naszych, znaczy, to mi się bardziej podoba. Moich braci tu przytrzymują, tak. Zamordować intruzów. Uważaj. Okay. Ach, nareszcie. Super. Ooo, został. Czekają cię wieczne męki. Ostrze mrozu jest głodne. No wejdź tą runę, kurwa, weź, no weź tą runę. I zdechły mi dwa chyba... Biesy, przez to, że nie mogę runy podnieść. Jakie to jest gówno głupie. Jezus Maria. Dobra, i tędy dalej nie ma przejścia, a tutaj było to samo przejście z tej strony. Zatem tamtędy, gdzie poszedłem, po prostu musimy iść. Dobra. Bardziej podoba. To idziemy. Te żuczki takie małe, ale robią damage. Coś tam jednak dodatkowa siła. Może nie ognia, ale dodatkowe... damage? Cholera. Dobra. Jeszcze chwilka, dobra. Nareszcie. Co znowu? Ty do przodu, ty do przodu. Ty do przodu, nawet jakby. Żuczka lepszego będziesz robił. No jak już mówiłem, dodatkowa siła ognia zawsze spoko. Nareszcie. Nareszcie, ach, nareszcie. A wiedziałem, że to powie. No. To mi się bardziej podoba. No mi też się bardziej ostrze podoba. Ostrze mrozu jest głodne. Odepchnijmy tych przeklętych martwych z powrotem na powierzchnię. Ano. Twój ból będzie nieopisany. Czas jest ulotny. Mów głucze. Hej. Ja się tak nie bawię.
dalej przejście jest tutaj, okej. Runę leczenia to lepiej bym użył pod koniec, no ale... Nie każdy używa mózgu, nie? Nie dorówna mojej potędze. Tu gdzieś jeszcze jakieś zwłoki całkiem przypadkiem, czy już nie? Nie ma. Całkiem przypadkiem nie ma nigdzie żadnych zwłok. To mi się bardziej podoba. Co to są za macki? O Jezus. Nareszcie. Twój ból będzie. Co do cholery jest? To potwory, o których wspominały krasnoludy. Uważałem je dotąd jedynie za legendy. Co? To beztwarzowi. Co znowu? A co są beztwarzowi? A to jest macka, tak, beztwarzowy? Znaczy cokolwiek. Mów, głupcze. Kaj, tu trzeba iść, tędy raczej nie, od razu w dół. Ostrze mrozu jest głodne. No jest. Teraz, ostrze mrozu, czekają cię wieczne męki. To mi się bardziej podoba. Zostaliśmy ostrze zaatakowani! Mrozu. Tam na dół chodźcie. To mi się bardziej podoba. Nie wątpię. Dobra. Nikt nie będzie mi rozkazywał. Ostrze mrozu jest głodne. Fajnie, uratowałem sobie armię, której nie mogę uratować. Bo oczywiście Albrecht zraczył, nie? Kto by się spodziewał? Więc będzie trudniej po prostu. Ból będzie nieopisany. Za króla Lisza. Teraz ostrze mrozu. Dobra. Ostrze mrozu. I zapomniany padnie zaraz. Chyba tak? Runę daj. No i o to chodziło. Twój ból będzie. A wyjść tutaj można tylko tędy, tak? Dobra. Ostrze mrozu. Mówisz, masz. Twój ból będzie nie. Żelazne wrota? Lodowe wrota, okej. Okay. Nikt nie będzie mi rozkazywał. Nikt nie będzie mi rozkazywał. Serious, sir. Co to jest? Ojej, Katun? Nie. Uwaga, Katun trochę. W swej formacji obronnej, rycerzu śmierci, walcz tak, jak jeszcze nigdy przedtem. A co to znaczy? Co znowu? Mam 4000 HP. Czas jest zwrotny. Co znowu? Aha, mam go po prostu zabić, tak? No dobra. Runy większego leczenia. Dobra. Rozumiem, na czym to polega już. Nareszcie. To mi się bardziej podoba. Ach, nareszcie. Ostrze mrozu jest głodne. Służę tylko trollowi mrozu. Dobra. To mi się większego leczenia podoba. Też się nada nam. Nikt nie będzie mi rozkazywał. Pożeram żywych i umarłych. Dobra, może się uda za pierwszym razem. Ostrze mrozu, uderza. Bije sobie to pikość, to znaczy na pikość, no w sensie easy. Ostrze mrozu jest głodny. Niewątpliwie. Ból będzie nieopisany. Chyba padnie, co? Zdążymy to zrobić? Powinniśmy. Zapomniane. Te runy są tutaj, ale no nie są aż tak potrzebne. Wygląda jakoś jak Katun moim zdaniem, ale... Nie będzie. Ale nie, Katun tak troszeczkę inaczej wygląda. Wszystkich nie pokonamy. Szybko, rycerzu śmierci. Schodami na górę. Run, Forest, czy Arthas, run! Dobrze, to było szybkie. Dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, cześć! Siemasz, słuchaj, mam ważną sprawę. Jeśli podobał ci się materiał, to daj suba. Aby być na bieżąco, wciśnij taki dzwoneczek, a potem zaznacz opcję, że chcesz otrzymywać powiadomienia. To dość istotne, ponieważ YouTube nie wyświetla moich filmików. Jeśli zaś uważasz, że materiał był godny uwagi, to daj łapkę w górę i napisz coś miłego. Przytnę ci serduszko.